O obywatelach RP mówi się najczęściej, że to jest radykalne środowisko. To nie zupełnie jest prawda. Jeśli przyjrzeć się hasłom, które towarzyszą naszym wystąpieniom i tekstom, to one nie są radykalne. Nigdy nie posunęliśmy się do obelg w stosunku do rządzącej władzy, ani tym bardziej do elektoratu tej władzy, do wyborców PiS, w skrócie mówiąc. Zależy nam bardzo na tym, żeby postulaty, poważne polityczne postulaty, które artykułowaliśmy lub będziemy artykułować, odnosiły się również do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Tak czy inaczej, oni być może są większością w Polsce, ale jeśli nawet nie są, to są grupą, której w demokratycznym kraju pomijać nie wolno. Nie wolno pozbawiać ich głosu i wpływu na polityczną rzeczywistość Polski. Jakkolwiek źle byśmy ten wpływ oceniali, ci ludzie mają takie same prawa, jakich my chcemy dla siebie. Nasz radykalizm zatem polega na nieco czymś innym, niż to się na ogół ludziom kojarzy. Polega na czymś innym niż bojowa frazeologia. My po prostu w całej swojej działalności, we wszystkich naszych akcjach upieramy się, żeby osiągnąć ten efekt, z którym na ulicę wychodzimy. W związku z tym, jeśli broniliśmy prawa do demonstracji w trakcie miesięcznic smoleńskich, to obroniliśmy je efektywnie. Nie zeszliśmy z tej ulicy, mimo pisowskich zakazów, mimo akcji policji i mimo, co tu dużo nie mówić, dramatycznego osamotnienia, które towarzyszyło naszym akcjom przez pierwszych bardzo, bardzo wiele miesięcy. Chcieliśmy pokazać całej opozycji, że z tą władzą da się wygrać. Da się wygrać z tą władzą wtedy, kiedy Ruch Obywatelski wykaże te minimum niezbędnej determinacji i kiedy te postulaty będą ograniczone z jednej strony, ale z drugiej strony tak dobrane, żeby władzy bardziej się opłacało, żeby ta władza mniej kosztów ponosiła wtedy, kiedy spełnia postulaty społeczne, niż wtedy, kiedy pacyfikuje ruch, który zdecydował się ich bronić. To samo przeświadczenie towarzyszyło nam w lipcu, kiedy wyszliśmy przed Sejm bronić sądów. Ta pierwsza runda walki o sądy była, jak wiemy, nie do końca rozstrzygnięta. To rozstrzygnięcie prawdopodobnie nastąpi jesienią. Z ogromną przykrością obserwujemy nie tylko spadek mobilizacji społecznej, bo mobilizacja społeczna to jest coś trudno przewidywalnego, ale coś, co następuje w naszym ogromnym przekonaniu wtedy, kiedy ludzie wiedzą, że rzeczywiście są w stanie zmienić rzeczywistość, są w stanie wygrać. Przykrością napawa nas taka demobilizacja po stronie partii i ruchów opozycyjnych w sprawie sądów. Być może jest tak, że większość środowisk opozycyjnych uznaje sprawę sądów za przegraną. Otóż my nie. Takich rzeczy poddawać nie wolno. Od początku tej dramatycznej historii PiSu sprawa Mariusza Kamińskiego, cudownie ułaskawionego przez prezydenta Dudę. To się dało wygrać, gdybyśmy mieli taką wolę. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego, która wygnała nas wszystkich na ulicę. To się dało wygrać, gdybyśmy rzeczywiście chcieli zablokować ofensywę Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, a nie tylko reaktywnie wyrażali swoje oburzenie tym, co wyprawia PiS. Chcemy dzisiaj w sprawie sądów przejść do ofensywy. Chcemy dzisiaj działać nie pod kalendarz ustalony gdzieś na Nowogrodzkiej przez Sztab Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy sami wyznaczać cele naszych działań. Tym celem dzisiaj, wydaje się, jest dosyć fundamentalna naprawa państwa. Ja się waham mówić o odbudowie państwa, bo kto wie, czy tego państwa nie należy po prostu budować na nowo. Te wszystkie wartości konstytucyjne, w imię których my występowaliśmy przez ostatnie 2 lata, one tak naprawdę miały się wcale nie tak dobrze, zanim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Coś w końcu ten sukces populistów w Polsce spowodowało. Tę diagnozę, wydaje nam się, mamy. Postanowiliśmy zatem
próbować zaproponować obywatelom RP ten główny postulat, który wyznaczyłby kierunek naszych działań i którym są przyspieszone wolne wybory. Wolne wybory do takiego parlamentu, który zajmie się budową lub odbudową polskiej konstytucji, który wyznaczy reguły funkcjonowania państwa prawa, którego fundamentem są niezależne instytucje sądownicze na czele z Trybunałem Konstytucyjnym, na czele z Sądem Najwyższym, ale także z sądami powszechnymi, których ustrój został już niestety przez Sejm zdecydowany. Te sprawy są progowym, wstępnym warunkiem. Spełnienia tych postulatów będziemy się domagali z całą stanowczością. Ale naszym celem są również te podstawowe, sprawy, które nigdy nie doczekały się publicznej debaty w Polsce. Takie jak prawa kobiet na przykład. To nie jest prawda, że Prawo i Sprawiedliwość tylko i wyłącznie ignoruje postulaty kobiece. One były ignorowane przez całą historię III RP. Nigdy nie pozwalano obywatelom decydować. To zawsze było przedmiotem ustaleń między Kościołem a rządzącą partią. To było treścią porozumień okołokonkordatowych. Obywatele nie mieli w tych sprawach nigdy przez cały okres III Rzeczpospolitej niczego do powiedzenia. Wybory, których chcemy się domagać, mają doprowadzić do powstania takiego parlamentu, który o tych wszystkich sprawach decyduje. Kolejną sprawą jest ustrój partii politycznych w Polsce. Czy to aby na pewno jest tak, że partiom politycznym wolno mieć własny majątek, tak jak ma go Prawo i Sprawiedliwość, ale również SLD? Czy to na pewno jest tak, że posłom wolno uzyskiwać dochody inne niż diety poselskie? Czy to na pewno jest tak, że posłom wolno kandydować z okręgów innych niż te, w których rzeczywiście mieszkają? Czy to na pewno jest tak przede wszystkim, i to jest chyba ważniejsze, że posłom wolno ulegać dyscyplinie partyjnej, czyli głosować tak, jak każe zarząd ich partii, a nie tak, jak każą im wyborcy z ich okręgów? Uwaga, istotna uwaga, to drugie jest zakazane polską konstytucją. Wyborcom z okręgu nie wolno związać posła stanowiskiem, jakie musi prezentować w parlamencie. Natomiast dyscyplina partyjna, poseł związany stanowiskiem kierownictwa swojej partii, jest jak najbardziej zgodna z polską konstytucją. Czy aby na pewno to jest słuszne rozwiązanie? Czy tego rzeczywiście chcemy? O tych wszystkich sprawach, uważamy, powinniśmy zdecydować my, obywatele, a nie partie, ponieważ partie nie mają takiego moralnego prawa. Ponieważ partie byłyby wtedy sędziami we własnej sprawie. I dopiero ustaliwszy te reguły, powinniśmy pozwolić partiom rządzić. Ponieważ demokracja, jakiej chcemy, powinna być parlamentarną demokracją partyjną. Demokracja nie zna lepszych rozwiązań. Ale reguły parlamentaryzmu powinniśmy ustalić najpierw my. Obywatelskie ruchy powinny zaangażować się w proces wyborczy. Partie, jeżeli będą kandydować w zjednoczonej opozycji, czy też w niezjednoczonej opozycji, jeżeli to listy partyjne zjednoczonej opozycji mają być główną naszą nadzieją w walce o przywrócenie polskiego państwa, to jest gwarancja porażki. Obietnicom partyjnym nikt już w Polsce nie uwierzy, ponieważ w społecznym poczuciu ono nie jest fałszywe. Jedyną partią, która dotrzymuje obietnic wyborczych, jest niestety Prawo i Sprawiedliwość. Tego łatwo odwrócić się nie da. Kluczem, naszym zdaniem, do sukcesu w walce o polską demokrację jest przede wszystkim wiarygodność. Wierność pryncypiom, które nie są negocjowalne. Jeżeli odbywają się jakiekolwiek negocjacje, to one muszą się odbywać nad stołem, a nigdy pod. A taką wiarygodność mają szansę uzyskać dzisiaj wierne pryncypiom ruchy obywatelskie. Tej szansy niestety, wygląda na to, nie mają dzisiaj partie. Dlatego żądanie wolnych wyborów i udział ruchów obywatelskich w tych wyborach proponuję dzisiaj uczynić głównym postulatem ruchu obywateli RP.